Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przychodzi do Pana Jezusa chłopiec i pyta Go, i powtórzymy te słowa, co mam robić, by dostać się do nieba? Pan Jezus mówi, też powtórzymy, zachowuj przykazania Boże. I chłopiec mówi, zachowuj je, Panie Jezu. Jezus mówi, dostaniesz się do nieba. Oto słowo Pańskie. Które z dzieci by chciały lepiej widzieć obrazki, mogą podejść tutaj do mnie, a potem sobie na ofiarowanie przejdziecie w ławkach. Możecie podejść. Będziecie lepiej widziały obrazki. Dobrze. Kochani, usłyszeliśmy od Pana Jezusa, że dostaniemy się do nieba, jeśli będziemy wierni Bożym przykazaniom. To Boże przykazanie na 1300 lat przed narodzeniem Pana Jezusa otrzymuje Mojżesz. I Mojżesz uczy tych przykazań Bożych, kiedy 40 lat wędruje przez pustynię do ziemi obiecanej. Znamy je dobrze, jest ich 10. Trzy pierwsze mówią o tym, że Pan jest obecny w naszym życiu, a 7 kolejnych o tym, że odpowiadamy za swoje życie i życie drugiego człowieka. Na spotkaniu z dziećmi w Łodzi przypomnieliśmy sobie pierwsze przykazanie, że nie ma bożków, nie można składać ci słońcu, księżycowi, gwiazdom czy zwierzętom, bo jest jeden Pan Bóg, który nas kocha i dlatego tylko Jemu mamy służyć, Panu Bogu w Trójcy osób. A drugie przykazanie mówi, nie będziesz brał Pana Boga swego na daremne Jego imię. Dlatego nie możemy się bezmyślnie przysięgać. Czasem ich mówią, jak Boga kocham, to jest nadużycie imienia Bożego. Żydzi się bali mówić słowo Jahwe, czyli Pan Bóg jedyny. Dlatego zamieniali to słowo innymi określeniami. Nie możemy tego robić. Albo też, kochani, czasem mówić Jezus Maria, o Boże i tak dalej. W głupich sytuacjach, w głupich sprawach. Oczywiście mogę prosić Pana Boga o pomoc, kiedy coś poważnego się dzieje, prawda? I wreszcie, kochani, w naszej rodzinie dzisiaj chcemy przeżyć wyjątkowe spotkanie z przykazaniem trzecim, które mówi o tym, powtórzymy razem, jak się on zaczyna. Pamiętaj, aby z dni święte... Powtórzymy, pamiętaj... W naszej rodzinie, kochani, mamy takie miejsce, które bardzo lubimy. To jest stół. Przy stole jemy przynajmniej 3 posiłki, prawda? Obiad, śniadanie i kolację. I przy tym stole możemy sobie porozmawiać z tatusiem i mamusią i przeżyć wspólnotę stołu. I Pan Jezus także w tym trzecim przykazaniu zaprasza nas do tego, abyśmy przeżywali z Nim spotkanie. Ale zanim do tego doszło, ludzie składają ofiary, wiecie z czego? Niektórzy ze zwierząt. Spalali zwierzęta, by uczcić Pana Boga. Oczywiście w tym czasie takie ofiary wystarczyły. Bywało także, że składano ofiary z ludzi. Pamiętacie ofiarę Abrahama, który chciał ofiarować swojego syna Izaaka, bo tak kochał Pana Jezusa, Pana Boga, bo jeszcze Pana Jezusa wtedy nie znał. I dlatego zapowiada ofiarę mszy świętej wielki prorok Melchizedek. Spotyka się z wielkim ojcem narodu, z Abrahamem i składa Panu Bogu ofiarę z chleba i wina. Zapowiada te ofiary, które będą potrzebne nam, by Pan Jezus przyszedł na ołtarz i z chleba i wina zamienił je na samego siebie. Zapowiada ofiarę mszy świętej. I to się dokonuje podczas ostatniej wieczerzy. Jezus tak nas kocha, że chce być cały czas z nami. I dlatego podczas ostatniej wieczerzy przez swoją męką śpiewa psalmy z apostołami i w pewnym momencie bierze chleb i wino i nad nim wypowiada ważne słowa. Powtórzymy je. To jest ciało moje. To jest krew moja. I zamienia chleb wino w samego siebie. W tym czasie Pan Jezus ofiaruje samego siebie w sposób bezkrwawy.
ale powtórzę tę ofiarę z wieczernika na drzewie krzyża, kiedy odda swoje życie za nas, przeleje krew, czy oddzieli krew od ciała swojego, by powiedzieć wszystkim, że naprawdę umarł za nasze grzechy, żeby nas zbawić. I kochani, Pan Jezus także chce, abyśmy podczas mszy świętej nie tylko wspominali Jego śmierć na krzyżu, a także Jego zmartwychwstanie. Dlatego też takie słowa mówimy po zamienieniu chleba i wina w ciało i krew Pana Jezusa. Powtórzymy je. Głosimy śmierć Twoją, Panie. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominamy i śmierć Pana Jezusa na krzyżu, ale także Jego zmartwychwstanie, bo podczas każdej mszy świętej uobecnia się to trudne słowo. Pan Jezus umiera i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia. Ludzie to nazywają uobecnieniem, ale to jest bardzo trudne słowo. Dlatego nie dziwi nas, że na centralnym miejscu przy ołtarzu, gdzie dokonuje się ten cud, jest zawsze krzyż. Krzyż nam mówi o tym, że Pan Jezus umiera i zmartwychwstanie podczas mszy świętej i by nas zbawić, bo nas bardzo, a bardzo kocha. Stąd też, kochani, wydajecie pieniądze na ofiarę. Ksiądz proboszcz kupuje za to opłatki i wino. I to jest wasza ofiara, prawda? Którą Jezus zamienia w samego siebie. Czy to nie jest piękne? Dasz złotówkę na ofiarę i za tę złotówkę ksiądz kupi komunikanty, hostie i wino. I to jest twój dar. Ale Jezus pragnie, żebyś ty nie tylko ofiarował pieniądze, ale przyjął go w Komunii Świętej. W sakramencie chrztu, kochani, otrzymaliśmy wielki dar od Pana Boga. Staliśmy się Kościołem Jezusa. Otrzymaliśmy dar wiary, staliśmy się Bożymi dziećmi, ale także kapłanami samego Pana Jezusa. Dziewczynki też. Chłopcy są księżni, dziewczynki księżniczkami Pana Jezusa. Czy to nie piękne? Dlatego w niedzielę i święto mamy pamiętać o tym, by odprawić mszę świętą w naszym kościele i takie przesłanie uczyłem dzieci. Powtórzymy je w niedzielę. Pamiętaj o Kościele. Czy to nie piękne, że nie tylko ksiądz przy ołtarzu odprawia mszę świętą, ale i wy także? To jest piękne. Dlatego też na mszy świętej razem odmawialiśmy modlitwę złożonymi rękoma. Bo w tygodniu musimy się uczyć, rodzice muszą pracować, ale niedziela jest dniem, kiedy właśnie przychodzimy do ołtarza, by najpierw przygotować się przez Boże Słowo na przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej. Dlatego czytaliśmy lekcje z proroka, a potem także usłyszeliśmy, jak święty Mateusz mówił o tym, żebyśmy zachowywali Boże przykazania. Mamy z wielką uwagą słuchać tego, co Pan Jezus nam mówi przez Pismo Święte. I kochani, dzisiaj też taką wspólnotę tworzymy przy ołtarzu. Jesteśmy księżmi samego Pana Jezusa. Czy to nie piękne? I dlatego też nie możemy tego zapomnieć, że ja przychodzę do kościoła w niedzielę, by odprawić mszę świętą z księdzem. Ale tam otrzymuję specjalny dar samego Pana Jezusa w Komunii Świętej. Kiedy przyjmę Pana Jezusa, na ziemi przeżywam niebo. Dlatego święty francuski piosenkarz przypomina nam, że nie musimy czekać na spotkanie z Panem Jezusem po śmierci, ale kto przyjmuje Jezusa w Komunii Świętej, na ziemi przeżywa niebo. Czy to nie piękne? I kochani, oprócz mszy świętej w niedzielę i święto nie możemy pracować na pieniądze. Pamiętajcie o tym, dlatego rodzice też w niedzielę i święto nie pracują. Są razem z nami. Pierwsza rzecz. Spotkać się z tatusią i mamusią po mszy świętej, kiedy przyjdę do domu. Odpocząć troszeczkę, pogadać z rodzicami, szczególnie przy stole, opowiedzieć, jaka była Ewangelia i do czego mnie Pan Jezus zaprasza. Dziękować Panu Jezusowi w niedzielę i święto za piękny świat cały.
bo to wszystko stwarza Pan Bóg dla nas. To wszystko jest niedzielę święto. Z kolei pobawić się. Dzieci, szczególnie przedszkolne, niech się pobawią, by rodzice troszkę odpoczęli także i ładnie się niech pobawią. Z kolei, kochani, odwiedzić chorego kolegę czy koleżankę, jeżeli takich mamy, prawda? To jest okazja w niedzielę, by oni wiedzieli, że my o nich pamiętamy i chcemy ich pocieszyć. Warto było przeczytać Pismo Święte w niedzielę, wrócić do Ewangelii, jaka była na mszy świętej, i zapytać się: Panie Jezu, co chcesz mi przez to przesłanie powiedzieć? Co mam zmienić w życiu, żeby Ewangelia zaowocowała w moim życiu? Możemy iść gdzieś do lasu, na spacer, pobiegać sobie, żeby to był taki prawdziwy wypoczynek, bo niedziela o czym mówi? Żebyśmy nie działali. A po rosyjsku niedziela to waskrisienie, zmartwychwstanie, bo to jest dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Żydzi mają sobotę, muzułmanie piątek, a my niedzielę. Waskrisienie. Jezus umiera i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia. Możemy także, kochani, gdzieś na wycieczkę pojechać, ale przede wszystkim dzisiaj musimy przypomnieć sobie tę prawdę, że Pan Jezus nas zaprasza, abyśmy o Nim szczególnie pamiętali w każdą niedzielę. Złóżcie ładnie ręce i w myśli powtarzajcie za mną: Panie Jezu, jak to dobrze, że w sakramencie chrztu stałem się Twoim księdzem. Będę pamiętał, żeby w niedzielę święto spełnić wielkie zadanie. Odprawić mszę świętą z księdzem w kościele, dowiedzieć się, co przez Ewangelię chcesz mi powiedzieć i potem postępować, jak Ty mnie do tego zapraszasz. Chcę sprawić radość rodzicom i porozmawiać z nimi, odwiedzić kolegę czy koleżankę, pobiegać sobie, może pojechać na jakąś wycieczkę, ale nie mogę pracować. Praca i nauka to są w ciągu tygodnia. Oczywiście w niedzielę możemy się do czegoś przygotować, jak zapomnieliśmy w sobotę odrobić pracę domową, prawda? Ale to nie jest praca na pieniądze. Musimy być bardzo pogodni w tym wszystkim. Dlatego też przypomnimy sobie to nasze hasło. W niedzielę pamiętaj o Kościele. I przypomnimy sobie trzecie przykazanie. Pamiętaj, abyś dzień święty święty. Panie Jezu, teraz się prosimy, przedstawiamy Ci nasze prośby. Chcesz poprosić, ręka do góry. Chciałabym się pomagać za rodziców. Ciebie prosimy. Chciałabym prosić, żebyśmy znaleźli dom. Ciebie prosimy. Ja bym chciała się pomodlić za moich rodziców i za moją całą rodzinę. Ciebie prosimy. Pomodlić się za chorą sąsiadkę. Ciebie prosimy. Ja bym chciał się pomodlić za babcię. Ciebie prosimy. Ja bym chciał się pomodlić za dziadków. Ciebie prosimy. Ja bym chciała się pomodlić za rodziców i za moją młodszą siostrę. Ciebie prosimy. Chciałabym się pomodlić za całą moją rodzinę i za klub, w którym gram. Ciebie prosimy. Chciałabym się pomodlić za dziadka. Ciebie prosimy. I teraz w myśli powtórzcie te prośby. Panie Jezusowi przekażcie przez ręce.